Witam serdecznie widzów, słuchaczy, czytelników Forex Klubu. Piotr z tej strony się kłania. Początek roku jest dobrym momentem na to, żeby przyjrzeć się ewentualnie instrumentom, sektorom, klasom aktywów, które mogą nas zainteresować w 2021 roku i przez dwa najbliższe weekendy. Na tym się skupimy. Również początek roku sprzyja temu, żeby podsumowywać. Oczywiście to będą kolejne weekendy z podsumowaniem tego, o czym sobie w 2020 roku rozmawialiśmy. Jedna rzecz, która jest bardzo istotna, to kwestia tego, że jest to tylko i wyłącznie moja opinia, nie jest to żadna rekomendacja w momencie, kiedy któryś z pomysłów, o którym sobie będziemy rozmawiali, komuś się spodoba, należy zrobić własny research, zrobić własne, czy odrobić własne zadanie domowe, sprawdzić dokładnie, ponieważ my mamy ograniczony bardzo mocno czas. Po pierwsze, gdybyśmy chcieli zrobić długie nagranie, nikt by tego pewnie nie odsłuchał. Po drugie, kwestie związane z tym, że być może będą znaczące różnice w ramach tego, o czym będę mówił. Zaczynamy od krypto i w przypadku krypto przygotowałem 10 projektów, na które ja zwrócę uwagę w 2021 roku, podzielone na dwie części. Startujemy od miejsca 10. Jeśli chodzi o miejsce 10, dla mnie to w dalszym ciągu będzie kwestia Tronu, TRX. My żeśmy sobie o tym projekcie wspominali na początku 2020 roku, kiedy byliśmy tutaj w tych okolicach pod 2 centami. Mieliśmy swojego rodzaju wzrost, mieliśmy w ramach pandemii spadek, mieliśmy również okolice 3X, jak to co niektórzy mówią, 3R. W każdym bądź razie to, o czym sobie mówimy, nie służy day tradingowi. To, o czym mówimy w przeciągu całego 2021 roku, mówimy sobie o średnim i długim terminie. Być może w związku z obecnymi wzrostami na rynku krypto warto poczekać na korektę. Jeden obóz będzie tak to rozpatrywał, drugi obóz będzie rozpatrywał to z perspektywy tak zwanego DCA, tak? Dollar Cost Average. Co oznacza, że na przykład regularnie co miesiąc albo 2 razy w miesiącu, bez względu na cenę, kwestia uzupełnienia portfela. W przypadku Tronu niewiele trzeba na temat projektu mówić. Justin Sun, generalnie jeśli ktoś zetknął się z rynkiem krypto, to z Tronem i z Justinem Sunem gdzieś tam w jakiś sposób musiał mieć styczność. W przypadku DCA, dollar cost average, czyli uśredniania, nie ma żadnego problemu. W przypadku ewentualnie próby poczekania na jakąkolwiek korektę, to wszystko co zbliżone do 2,5 centa i poniżej, teoretycznie w ramach Tronu mogłoby być brane pod uwagę. Numer 9. Numer 9 to Solana. Solana i cały ekosystem, o którym sobie w dwóch słowach za chwilę powiemy. To, co jest istotne, dlaczego na miejscu 9, to, co jest istotne, to jest w momencie nagrywania 7 stycznia są uwalniane dodatkowe tokeny, jeśli chodzi o w cudzysłowie tak zwanych wczesnych inwestorów. Mieliśmy swojego rodzaju pomocnym starcie i debiucie na Binance, dość mocny zrzut w kierunku 1.20-1.40. 1.20-1.40 na ten moment jest utrzymane. Według mnie do obserwacji obecna reakcja na uwolnienie tokenów, ok, tutaj taką ścianą zaporową 2,5, w związku z czym akurat w przypadku tego projektu rzeczywiście poczekałbym na ewentualnie jakiś 1:1 i próbę ataku na poziomy zbliżone do 1,60. Tutaj akurat w przypadku DCA pewnie bym się wstrzymał. Tak jak mówię, w którymś momencie ta korekta na rynku krypto ma szansę przyjść, a w ramach uwolnionych tokenów możemy zobaczyć w cudzysłowie pogoń za realizacją zysku. W
każdym bądź razie Solana i cały ekosystem jako numer 9, a w ramach ekosystemu już sobie popatrzymy. To jest prawdopodobnie kwestia Solany. Generalnie sama Solana, jeśli ktoś by pytał, co to jest, to według twórców najbardziej wydajny blockchain na świecie. Obsługuje w okolicach 50 tysięcy transakcji na sekundę przy bloku realizowanym w czasie 400 milisekund. Generalnie rzecz biorąc, ekosystem Solany w tej chwili to ponad 100 projektów, które z dnia na dzień tutaj przybywają. Znajdziecie tutaj ewentualnie projekty, z którymi na pewno się spotkaliście, jak FTX, jak Crypto.com i tym podobne. Solana na pozycji 9. Wracamy do wykresów na pozycji 8. Przerabiany przez nas wielokrotnie w ramach analiz na TradingView Tendermint i Cosmos. Zresztą jakby kolejne tutaj dojście do poziomów, o których żeśmy sobie wcześniej rozmawiali, natomiast przypominam, my nie rozmawiamy z perspektywy day tradingu, rozmawiamy z perspektywy ewentualnie średniego, długiego terminu. Wydaje się, że kwestie, które miały miejsce w okolicach początku września, te maksy przy 9, to teoretycznie tylko i wyłącznie przygrywka. Muszę tutaj dodać, że jeśli na całym rynku finansowym doszłoby do swoistego rodzaju resetu, proszę pamiętać, że najprawdopodobniej nie ominie to rynku krypto. Atom na miejscu 8. Dlaczego? Dlatego, że jest to projekt, jak sami się określają, internet blockchainów, czyli generalnie rzecz biorąc bardzo łatwe poruszanie się pomiędzy różnego rodzaju blockchainami, dokonywanie transakcji. Ktoś może powiedzieć, Piotrek, Rune Tor przyniósł znacznie większe zwroty. Okej, zgoda, natomiast tutaj spore zainteresowanie i zaangażowanie strony chińskiej, które najprawdopodobniej zostanie podtrzymane, daje nadzieję na to, że w pewnym momencie Atom i Kosmos mają szansę reagować jak kiedyś Neo. Tak bym widział kwestie związane z Kosmosem i Atomem. Na miejscu 7. Generalnie rzecz biorąc, na miejscu 6 kwestie powiązane z Atomem i za chwilę sobie na wykres spojrzymy. Kwestie środowiska powiązanego z Kosmosem, a mianowicie Terra. Ktoś może zapytać, co to jest kwestia Tery. Blockchain, który jakby to najprościej próbując określić, wykorzystuje zapegowane, czyli zakotwiczone monety, czyli na zasadzie tak jak mamy coś jak US dollar Tether, USDC czy DAI, to tutaj wykorzystuje stabilne monety w postaci zakotwiczenia do fiata do tego, żeby rozliczać globalne płatności. I o ile w Europie niekoniecznie Terra Luna musi być dobrze znana, o tyle Azja to praktycznie rzecz biorąc dzięki projektowi pod nazwą Chai bardzo dobrze opanowana. W chwili obecnej po osiągnięciu dołków Terra już osiągnęła powyżej 3x, jeśli się nie mylę. Za chwilę na ten wykres sobie spojrzymy. Terra USDT czy Luna USDT? Chyba Luna USDT jest, przepraszam. Jest Luna. Tak jest, już prawie do dolara wróciliśmy. Generalnie rzecz biorąc, przez długi czas Luny nie było na Binance, czy w momencie, kiedy na tym Binance zadebiutowała bardzo mocny spadek w kierunku 0,25-0,35, w momencie, kiedy cały rynek krypto ruszała również Luna. W tej chwili, jak widzimy, kwestie nawet zbliżenia się do dolara i to jest numer 6 Terra Luna do obserwacji, do tego, żebyście sami zrobili swój research w ramach Luny, tak zwany Mirror Projekt,
pozwalający w tej chwili na bazie właśnie tego blockchainu handlować klasami aktywów dostępnymi na przykład na Nasdaq typu Tesla, typu Amazon, właśnie już na blockchainie. Naprawdę zachęcam do tego, żeby z projektem się zapoznać. I na sam koniec wierzę, że za chwilę będzie przepotężne zdziwienie. Hex. Przede wszystkim, co to jest Hex? Ja z projektem zetknąłem się na samym początku. Generalnie rzecz biorąc, projekt stworzony przez miliardera Richarda Harta. Projekt mający na celu tworzenie bardzo popularnego produktu, jakim jest lokata terminowa. Generalnie rzecz biorąc, na początku było tak, że można było domagać się w cudzysłowie tego heksa, posiadając bitcoina na swoim portfelu, można było heksa dostać za darmo do tak zwanego payday. Minął rok, te rzeczy minęły, natomiast sam heks bazuje na ERC20, czyli na Ethereum. No i jest to w pełni zautomatyzowany smart kontrakt. W ramach wszystkich projektów, o których sobie tutaj rozmawialiśmy, linki w ramach bezpiecznych stron będą dostępne w opisie. Bardzo długo, przez pierwsze 3-4 miesiące, jakby projekt był bardzo mocno trollowany. A mianowicie pojawiały się naprawdę z każdej strony informacje na temat, jak wielkim skamem ten projekt jest. Przetrwał rok. Nie wiem, czy jest projekt z tego typu stopą zwrotu tak popularny, jak to wyglądało w przypadku tego projektu. I tutaj naprawdę bardzo mocno zachęcam do zapoznania się ze szczegółami. Dlaczego? Bo to nie jest zwykły projekt. A tutaj są swojego rodzaju kary za, w przypadku stejkowania i zadeklarowania się w czasie, tak, na jaki czas. Są swojego rodzaju kary za wcześniejsze wycofanie środków i tak dalej, i tak dalej. Bardzo mocno zachęcam do zapoznania się ze szczegółami tego projektu. Natomiast co jest ważne i co jest ciekawe, to, że w ramach otwarcia 2021 HEX osiągnął all time high na poziomie 2 centów. Przypominam, że posiadacze Bitcoina przez pierwszy rok mogli ten HEX dostać za free do obserwacji. Tyle ode mnie w pierwszej części propozycji, jeśli chodzi o rynek krypto na 2021 rok. Zapraszam serdecznie do obejrzenia pierwszej piątki. Parę niespodzianek. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.